dobry drodzy widzowie, godzina 11.20, a ja jadę dopiero na zawody. Jak to? 11, a ty jeszcze nie biegniesz? Ano tak, bo jadę na 10 nocny półmaraton Wrocław, a tam tradycja, że biegnę o 22. Trasa biegnie nocnym Wrocławiem przez kręte uliczki. Zapowiadają, że będzie deszczowo, więc będzie się działo. Postanowiłem, że moje relacje od dzisiaj podzielę na trzy części. Pierwsza część to jak idziemy na Expo, zobaczyć to miasteczko, odebrać pakiet. Rozpakować pakiet, trochę o nim opowiedzieć, pozwiedzać to Expo. Druga część to już sam bieg, sama relacja po prostu z biegu. Czyste zawody. Natomiast trzecia relacja to podsumowanie na spokojnie, przemyślenie i dojazdu, i Expo, i samych zawodów. Tak, żeby mieć czas na 100% podsumowania. Relacje chcę rozbić, bo tak to za długo wychodzą. Z tych trzech części można by zrobić nawet godzinę, a jak wiecie, no godzinę filmu to średnio się ogląda, więc myślę, że ten pomysł jest dobry. Każdy kto będzie chciał obejrzeć, czy podsumowanie, czy relacje z Expo, czy sam bieg, będzie mógł sobie włączyć konkretny po prostu film. Dobry Wrocław. Dotarłem z opóźnieniem 30-minutowym, ale jestem. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że pędzę po pakiet startowy na Stadion Olimpijski. W międzyczasie oczywiście, jak to bywa u mnie, trzeba pewne inne rzeczy kupić, więc co? Na razie jeszcze nie po pakiet, ale już wkrótce. Plusem takiej modyfikacji planu jest to, że trochę miasta można zwiedzić. Oczywiście dzisiaj to nie będzie takiego szaleństwa jak ostatnim razem w Poznaniu, że 10 km zrobiliśmy na nogach. Dosłownie jedna przecznica i lecimy dalej, ale coś się tam zobaczy przy okazji. Gdybyśmy nie zboczyli z naszego planu, to na przykład byśmy nie zauważyli takich figur. Nie wiem, co one oznaczają, później wam napiszę w opisie. To, co widzicie za mną z tyłu, to są pomniki anonimowego przechodnia, po prostu. Całe miasteczko, start, meta, przymierzalnie, depozyt, grawer, wszystko jest zlokalizowane wokół Stadionu Narodowego Olimpijskiego. Zobaczcie mapkę. Na mapce wygląda, że to jest bardzo duży obszar, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to będzie na bardzo małej płaszczyźnie. Ile osób startuje? Ponoć czytałem dzień, że aż 12 tysięcy, ale czy to prawda? Później w podsumowaniu się zobaczę. Plany delikatnie się zmieniły, bo jednak jedziemy... Jaką linią jedziemy? 17? Tak, 17 jedziemy. Odebraliśmy pewne rzeczy w sklepie, a tutaj widzicie mega wielkie skrzyżowanie. No i po pakiety, natomiast jak widzicie, prawdopodobnie, a nawet na pewno będzie padać. Dotarliśmy tutaj przed bramą, przed terenem. Jest pokazana mapka całego miasteczka, a my idziemy prosto. Oczywiście nie mogło być inaczej jak pogoda, która się sprawdza. Delikatnie trochę zaczyna kropić. Zobaczymy, co będzie dalej. Po lewej stronie widać już depozyty z numerkami startowymi, czyli taki standardzik, jak jest wszędzie. Po prawej stronie
najważniejsza sprawa, czyli to i to je. No i widać, że tu będzie gastro. To jest w porządku pomyślane. Taka mini mapka, w którą stronę trzeba iść. I to mi się podoba. Tutaj macie jeszcze bardziej rozbite, w którą stronę należy iść. To jest w ogóle mega rozwiązanie, bo po prostu jasno widzicie w prawo, w lewo, czy cofać się, czy po prostu w którą stronę. Od tramwaju, no, kawałeczek jest, żeby dojść. To trzeba wziąć pod uwagę, bo jednak idziemy. Teren jest duży. No, jest duży. No i tak, mamy wielofunkcyjną halę sportową. Tutaj się mieści wreszcie biuro zawodów. A wreszcie, dlatego że kawałeczek jakiś śliczny. Tutaj mamy znowu dmuchańca i się pokazują strefy, na jakich trzeba się ustawić. Wbiegamy przez stadion, z tego co się dowiedziałem. Pakieciku, pakieciku, gdzie ty jesteś? Gdzieś tam. Okej, czyli tutaj jest wszystko. Pakiety, odbiór pakietów, strefa żeli i tak dalej, ale to zaraz się przejdziemy. No jak widzicie, można kupić sobie jakieś ciuszki, jakieś buty na ostatnią chwilę. Co tu mamy więcej? Można sobie skarpetki kupić, czapkę. Tu Silesia Maraton się reklamuje. Nocny maraton Szczecin. Tu mamy... Dzień dobry. Tak, tu mamy medale. Nie byłem, ale będę. Kiedy? Teraz? Teraz nie, za rok może. Bo dużo różnych planów mam. Więc teraz się nie uda. Okej, mimo wszystko zapraszam. Będę. Dalej macie z Szczecina. I one się tym charakteryzują, że mają bursztyny w środku. Za rok planuję. No chyba, że odbije mi jakiś dystans w DFBG. No ale to zobaczymy. Co mamy dalej? Oczywiście jakieś tam lampeczki można sobie kupić. Bo na ten bieg to lampki nie potrzeba po mieście. Żele. Żele na ostatnią chwilę albo jeżeli ktoś zapomniał. Ja kiedyś się ratowałem, bo za mało wziąłem ze sobą po prostu. I tutaj różne też gadżeciki. No miasteczko jest takie, że jak coś zapomnicie, to na pewno tutaj się można doposażyć i to solidnie. Pakiety odbieramy standardowo, pokazując QR, nic nie podpisuję, żadnych bajerów papierniczych zbędnych i co ciekawe, mogłem sobie wybrać numer startowy. No w sumie jest to spoko opcja, bo panie nie muszą szukać, czy panowie, nie muszą szukać numeru startowego dla mnie dedykowanego, tylko po prostu wyciągają pulę jakichś tam numerków i już, ciach, lecimy. Na pewno to przyspiesza proces wydawania. Tutaj fajna sprawa, możecie się znaleźć. Ja spróbuję się zaraz znaleźć, ale zaraz. To jest z kilku stron? Nie. Musi być z kilku stron, bo tu się nagle urywa. Zobaczmy. A! Dalej. Tak. Ale tu jest na P. No nieważne, pewnie jestem na trzecim. Pakiet odebrany. A zobaczcie, co się za mną dzieje. I wcale nie mam dobrych wiadomości. Będzie padać. Prędko do pokoju. Plan jeszcze miałem, żeby na miasto się wybrać, podjechać tramwajem, pokazać wam jakieś fajne atrakcje, ale jest już dosyć późno i perspektywa ulewy, więc tylko będzie prezentacja pakietu startowego, a dosyć ładnie się prezentuje. Pakiet był w takiej oto torbie papierowej, dobrze, że nie plastik. I co tutaj mamy? A mamy nawet sporo towaru. Oczywiście numerek startowy typu plastik z chipem od razu wbudowanym, piwo,
bezalkoholowe, ale to jest tak bezalkoholowe, że tam ma 0, może mieć 0,5. Swoją drogą bardzo dobre piwo bezalkoholowe. Chrupki, chrupki zwykłe, chrupki takie zerowo-cebulowe, owsianka, bardzo dobra. Izotoniczny napój i tutaj fajnie, bo jest brand naszego biegu. Niby nic, a jednak dało się zrobić. Żel energetyczny, jak tu kolega zauważył, jest ważny do czerwca 24. I breloczyk, zawieszka, też fajnie. Więc no, myślę, że pakiet na tle innych pakietów wygląda naprawdę bardzo fajnie. My się widzimy o 22 na starcie. Na razie, hejka.